Witamy bardzo serdecznie kolejny raz. Jesteśmy w czasie wiosennym. Chociaż dla moich gości to chyba nie ma większego znaczenia, bo są bardzo aktywnymi ludźmi o każdej porze roku. Teraz tutaj w tym naszym studiu Radia Doksa są pan Janusz Tyka, Morsy Dębowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ozięble. Z nami także gościnnie, także pan Gerard Wilczek, reprezentujący Odrzańskie Konsorcjum. Witam serdecznie. Ksiądz proboszcz Piotr Adamów, stale niezmienny dzisiaj. Stałym gościem naszego studia Piotr Adamów. Ale ja pozwolę sobie zacytować księdza proboszcza, który powiedział, że w tej parafii no to czasami łatwiej znaleźć, zorganizować, skrzyknąć ekipę do wyjazdu na narty niż na przykład do Częstochowy. A tyle się mówiło o tym, że taka rozmodlona parafia i tak... Ja muszę dodać, po prostu autobus do Częstochowy jest nieco mniejszy. O to chodzi. Jest nieco mniejszy. To nie jest tak, że w ogóle nie jeżdżą, nie chcą się modlić, tylko po prostu czy szybciej w blokach startowych stają, kiedy trzeba się tą sportową aktywnością wykazać. No jak to jest? Zdrowym ciele, zdrowy duch? Taki duch też tak, religijny. Cóż mogę powiedzieć, no reprezentujemy najbardziej, może najzimniejszą parafię w Polsce i to nie ze względu, że ksiądz proboszcz nie dogrzewa kościoła, ale z mojej wiedzy, powiedzmy, której tutaj dysponuję około 20 lat, nie ma w Polsce parafii, gdzie zarówno proboszcz, jak i służba liturgiczna, no i skromni parafianie w ilościach kilkunastu osób reprezentują godnie klub Morsy Dębowa. Stąd też ta najzimniejsza parafia. I stąd no, takie nasze jakby zamiłowanie do pory roku, która już teraz kilka dni się skończyła temu. Co wy biegni po rozpoczniecie w tej wiosny? No właśnie tutaj musimy, myślę, że ksiądz proboszcz zrobi jakieś to zebranie nadzwyczajne rady parafialnej i musimy jakiś sztab kryzysowy letni powołać. Mamy kilka pomysłów, nie wiem, może jakaś tam, powiedzmy, zamrażarka, no ale jesteśmy na jakimś tam etapie dojścia do jakiegoś konsensusu. Hartowanie ciała dużo wspólnego ma z hartowaniem ducha? To znaczy, myślę, że hartować ciało nie da się bez zahartowanego ducha, bo to jednak wszystko gdzieś tam we wnętrzu człowieka tkwi. I to powoduje, że pokonujemy rzeczy niemożliwe. Jeżeli się człowiek gdzieś tam zdecyduje na rzeczy takie, których wbrew pozorom na co dzień wydają się takie no, nie do przeskoczenia, to jednak wtedy ciało jest bardziej posłuszne wnętrzu i poddaje się tym ekstremalnym jakimś doznaniom. A jeśli chodzi o takie ekstremalne doznania, tak jak mówiliśmy, w zimie to dla Państwa jest rzecz normalna, żeby wejść do wody, ale co wiosną, latem jakiś, trzeba gdzieś tą adrenalinę w jakiś bardziej inny sposób spożytkować? No niestety trzeba, no jest taka równowaga w przyrodzie, że świat się dzieli na zimnolubnych i ciepłolubnych, no i niestety no musimy troszkę jakby teraz dać tutaj pola do popisu tym ciepłolubnym. My niestety zwijamy żagle jeszcze za miesiąc i zaczynamy sezon od 13 października, więc oddajemy pole tym, którzy lubią słońce. No tutaj chyba taką pomocą może służyć maraton odrzański, który pan Gerard Wilczek także organizuje. Dla kogo jest ten maraton? Jaka jest trasa i w ogóle jaki jest cel tego maratonu? Proszę Państwa, tutaj reprezentuję w ramach konsorcjum też takie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Dobra Rodzina. I nam szczególnie zależy na tym, którzy wychowują dzieci, żebyśmy wspólnie razem z dziećmi, z rodzinami mogli sporty uprawiać. Oczywiście maraton odrzański jest skierowany może w pierwszej kolejności do sportowców, do tych, którzy sportowo, takim duchem sportowym do tego podchodzą, ale także kierujemy to dla wszystkich pozostałych. I tak na przykład już za tydzień zaczynamy mini-maratonem. Takim mini-maratonem to jest 1/10 tego dystansu, czyli 4200, prawda? I to już jest taki dystans, no, który każdy z biegających może pokonać. I tutaj zachęcamy wszystkich mieszkańców i parafian, i mieszkańców naszego wspaniałego miasta do tego, żeby gromadnie 2 kwietnia o godzinie 14, ale koniecznie ze swoimi dziećmi, swoimi rodzinami, no, przyszli na aleję Jana Pawła II, bo to jest ten szczególny dzień 2 kwietnia, prawda? Przed halę sportową w Śródmieście, bo tam właśnie będą się odbywały
te zawody też i dla dzieci, i dla rodzin, bieg z torbami będzie, i będzie też marsz pamięci poświęcony Janowi Pawłowi II. I gdyby nie ten wielki Polak, któremu się przyglądaliśmy uważnie przez wiele lat, to pewnie nie działoby się to dzisiaj, ale przynajmniej ja o sobie sam mówię, że tu czerpię jakieś takie wzory dla siebie i dla tego, co w ramach Odrańskiego Konsorcjum robimy, w ramach Stowarzyszenia Dobra Rodzina. Jan Paweł II zawsze przyświeca nam temu wszystkiemu. Pobiegnie pan? Oczywiście. No tutaj będąc organizatorem, to raczej tylko w rodzinnym biegu, ale ja w tych wszystkich organizowanych biegach w Kędzierzynie Koźlu, których już na szczęście jest troszkę, zawsze biorę udział. I jestem takim maratończykiem, amatorem, który nie robi jakichś wielkich wyników, Ale dobiega i wiem, czuję tą przyjemność, tak? Tutaj wiele się mówi dzisiaj o hormonach szczęścia, że ludzie tacy, prawda, aktywni, dobiegający do mety, oni właśnie mają szansę przeżyć to swoje szczęście, tą radość. A kiedy jeszcze to jest w gronie rodziny, razem z dziećmi, które też cieszą się swoim zdrowiem, młodością, życiem, no to to jest, tutaj już mówiliśmy przed chwilą, to jest to chwalenie Pana Boga, tak? To jest ta najpiękniejsza modlitwa, kiedy człowiek się cieszy swoim życiem, swoim zdrowiem, jest aktywny, a to jest, może sam tego nie wie, ale chwali swojego Stwórcę. Czy takie sportowe hartowanie ducha pomaga w wychowaniu w rodzinie? Oczywiście. Dzieci, żeby wychować, trzeba im stwarzać możliwości do różnego rodzaju aktywności. Ta aktywność sportowa jest najprostszą aktywnością i ją w pierwszej kolejności potrzeba od najmłodszych lat wprowadzać w życie. No później do tego dochodzą wiele innych aktywności, również religijnych. Proszę, tutaj ksiądz wspomniał o pielgrzymce do Częstochowy, to my pieszo chodzimy do Częstochowy, nie jeździmy autokarem. Dlatego jest mniejszy ten autokar, to o to chodziło właśnie. Reszta poszła, właśnie dlatego. Ale tutaj duża grupa z Kędzierzyna Koźla zawsze tak wyrusza też i grupa z parafii również. Ale na ty zimą, tak, koniecznie. No i później ten cały czas wypełniamy właśnie tą różnego rodzaju aktywnością. Już na tym biegu 2 kwietnia zapraszam też wszystkich, bo też będą popisy artystyczne. Będą dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej, które będą chwaliły się też swoimi talentami i aktywnością taką muzyczną, prawda? Będą nasze dzieci, które wychowujemy, które pięknie śpiewają. Będzie ta okazja, żeby się tutaj też... Nie tylko na sportowo. Nie tylko na sportowo. Tak. Panie Januszu, ja chciałam jeszcze tylko zapytać, bo wy nie tylko zanurzacie się w tej zimnej wodzie, ale tak lubi pan sobie Odrą w Puław. Skąd dokąd? Udało się dopłynąć? Udało się dopłynąć. No właściwie to mamy Odrę i w poprzek, i wzdłuż przerobioną. Jako jedyna właściwie grupa w Polsce przepłynęliśmy Odrę zimą w Puław, 741 km od zerowego kilometra w Republice Czeskiej do ujścia Odry, do jeziora Dąbie. No to taka, powiedzmy, nasza była... Jaki był cel? No chcieliśmy tą Odrę po prostu ujarzmić. No, tyle tutaj żyjemy nad tą rzeką i tak małymi odcinkami próbowaliśmy ją zdobywać. W końcu postanowiliśmy, że może tak raz, jednym rzutem pokonamy ją w całości, więc akuratnie jako jedyni do tej pory i pierwsi w ogóle w historii pokonaliśmy ją. Była to taka dosyć spora logistycznie impreza, no ale cóż, wyszła nam. No i teraz się tak zastanawiamy, szukamy rzeki, która byłaby druga. No jest w propozycjach, powiedzmy, Nil zimą, ale czy takie będą ekstremalne warunki, to się zastanowimy jeszcze. A co pan czuł, jak pan skończył właśnie z Odrą, jeśli tak mogę powiedzieć? Inaczej pan teraz patrzy na tą rzekę? Odra jest takim dosyć szerszym tematem, bo w tej chwili bardzo sporo się mówi o użeglownieniu ponownym, o odtworzeniu żeglugi, więc jakoś, powiedzmy, zainicjowaliśmy to i 4-5 lat temu po naszym takim, tym powiedzmy, spływie zostaliśmy gdzieś jakby takimi
prekursorami, pionierami znowu przywrócenia żeglowności na Odrze i widzimy, co się w tej chwili dzieje. Nagle barki zaczęły pływać. To był taki jakby manifest nasz, który miał pokazać, że niestety, że na stan na dzień ówczesny Odrą mógł przepłynąć tylko człowiek. W tej chwili już okazuje się, że jest ruch na Odrze, już w tym roku 250 tysięcy ton ma przepłynąć z portu Gliwice tutaj na EC Wrocław, więc zaczyna się coś dziać, powstało kolejne ministerstwo, które odpowiada tutaj za żeglugę na Odrze. Coś się dzieje i takimi małymi krokami, powiedzmy, mały nasz jakiś wpływ na to, że rzeka zaczyna ponownie żyć. Czyli nie tylko przełamujecie i pokonujecie własne słabości, ale także różne bariery gdzieś na poziomie ministerialnym, więc... Okazuje się, że wiele osób właśnie pod wpływem tego, wiele takich bodźców zaistniało. Ludzie, którzy płynęli z nami, to są jakieś kamienie milowe tutaj gospodarki na Odrze. I mieliśmy nawet taki event, ostatnia tona węgla ze Śląska do Szczecina. Więc dzieje się w tej chwili, można by o tym wiele, ale myślę, że to jest temat na osobną audycję. No, staramy się jakoś tak nie tylko korzystać z tego w sensie takim zdrowotnym, ale medialnie, jeżeli już coś się dzieje, to nadajemy temu jakiś taki głębszy sens. A proboszcz patrzy, popiera, wspiera, zaciera ręce, szykuje się proboszcz do maratonu? Czy ja może najpierw powiem w ten sposób, że jak tu staniemy, nawet na palcach nie trzeba stanąć, żeby zobaczyć halę mistrza Polski. Po prostu tutaj Zaksa Kędzierzyn-Koźle, może trzeba by to powiedzieć. Ja mieszkałem przed ścianę z jednym z siatkarzy przez rok. Już się wyprowadził teraz, co prawda, ale kiedyś grał w Zaksie, w reprezentant Polski, Michał Ruciak. No i tak w tym świecie tak sobie to odczytuję. Potem jak pana Janusza tu widziałem, zawsze tak przychodził w zimie, tak jakoś nie do końca ubrany, to mnie to tak trochę interesowało. Potem mnie kiedyś raz... A to oni księdza wciągnęli? Morsowanie? Do wody sam wlazłem, nie musieli mnie wciągać, ale to było tak, że jest taka tradycja prawosławna, żeby wchodzić w niedzielę Chrztu Pańskiego do wody. Ja kiedyś nieopatrznie to powiedziałem, no i potem już nie było wyjścia. Chciałem odpłacić słowami, czynami za słowa. Mhm. Ja tylko mogę tyle powiedzieć, że faktycznie nie trzeba się, my się przegrzewamy. O maraton pytałam, będzie ksiądz uczestniczył? No ja tak jeszcze całego maratonu nie przebiegłem. No taki mini to bym pewnie przebiegł. To jest to inspirujące, co tu słyszę. Będzie dobry przykład dla parafian. Mam nadzieję, że nie tylko. Ale jak nie przebiegnę, to co? To wtedy będzie, myślę. Tak, oczywiście. No. Może też spróbują. Podejmij ksiądz wyzwanie. To jest też kwestia właśnie chyba, no nie chyba, ale na pewno po prostu zwyczajnie życie duchowe jest rodzajem wyzwania, trzeba się ćwiczyć. Nie można od razu zostać mnichem i pustelnikiem na wielkich dystansach. I ci, którzy biegają maraton, dobrze wiedzą, że nie można po prostu wstać z fotela, odrzucić popcorn, położyć kole w przedpokoju i wyjść po prostu w pierwszych lepszych butach i pobiec maraton, prawda? Oczywiście, proszę księdza, a 2 kwietnia, święta wielkanocne, doskonała okazja, bo to jest tradycja apostolska, bo tutaj się ścigali do grobu, prawda? Kto pierwszy, a więc tutaj... Z każdej strony księdza robią. Do grobu, nie, także. Jest ksiądz już osaczony po prostu. Tak. Mogę się wykręcić, że mam prze po południu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Modlitwą, duchem, zahartowanym duchem, dodajmy, i sportem. Tutaj parafia świętego Floriana w Kędzierzynie-Koźlu stoi. I inicjatywy zewnątrzparafialne, panie Gerardzie. Obejmujące też parafię. Bardzo dziękujemy państwu za tą rozmowę. Pan Janusz Tyka, Morsy Dębowa, pięknie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Gerard Wilczek, Odrzańskie Konsorcjum, dziękujemy. No i gospodarz naszego dzisiejszego spotkania, ksiądz Piotr Adamów, proboszcz parafii świętego Floriana w Kędzierzynie-Koźlu. Dziękujemy bardzo. Troszeczkę Morsy Dębowa też, tak troszeczkę. No, od sportu nieodstające, dziękujemy bardzo.